Najbardziej okazałym elementem przebudowywanej trasy WZ jest przystanek Piotrkowska Centrum. Wiata zadaszona kolorową membraną, dającą efekt witraża, jest nowoczesnym węzłem przesiadkowym. Pod wspartą na 54 słupach konstrukcją znajdują się cztery perony. Tu krzyżują się linie łódzkiego tramwaju regionalnego oraz trasy WZ. Do dyspozycji pasażerów jest 8 linii, numer 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14 oraz 16 i 16A. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo pasażerów, Wiata wyposażona jest w monitoring, biletomaty, elektroniczne tablice z rozkładem jazdy, a także 16 ławek i udogodnienia dla osób z dysfunkcjami ruchu. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.